Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Ustawa przewidująca kary za kłamliwe określenie polskie obozy śmierci nie ogranicza wolności badań naukowych, podkreślają władze Instytutu Pamięci Narodowej. To odpowiedź na główny zarzut Izraela. O nowelizacji ustawy telefonicznie rozmawiali wczoraj wieczorem premierzy Polski i Izraela. Nie ma mowy o odpowiedzialności Polski za Holokaust. Nawet politycy nie mają pełnej świadomości, a wręcz przeciwnie, przekonanie, że to my jesteśmy przynajmniej współodpowiedzialni za Holokaust. Taką tezę potwierdzają te słowa jednego z izraelskich ministrów. Prawda jest taka, że wiele narodów, w tym Polacy, wielu Polaków angażowało się w pomoc Niemcom w mordowaniu Żydów, przekazywali ich nazistom, a także sami mordowali. Moja rodzina została unicestwiona podczas Holokaustu. W kierunku obarczania narodu polskiego odpowiedzialnością za Holokaust zmierza ciągłe mówienie o, tu cytat, polskich obozach zagłady. Nie ma bowiem wątpliwości, kto stworzył obozy koncentracyjne, gdzie narodziła się ta idea i kto wprowadził ją w życie, ale także kto był strażnikami w tych obozach. Izrael przekonuje, że nowelizacja ustawy o IPN uniemożliwi prowadzenie badań naukowych, napisze historię na nowo. Nie tolerujemy zniekształcenia prawdy, ponownego pisania historii czy negowania Holokaustu. W tych przepisach, które obecnie są procedowane, jest słowo kto wbrew faktom, więc nie ma możliwości na to, aby kogokolwiek ścigać za to, że ktoś mówi o tym, co miało miejsce. Polska dyplomacja nie zamierza milczeć. Kary za używanie określenia polskie obozy śmierci były tematem rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z szefem rządu Izraela. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z premierem Benjaminem Netanyahu na temat bieżących stosunków polsko-izraelskich oraz uwarunkowań historycznych. Ustalono, że będzie prowadzony dialog między zespołami obu krajów. Dialog ten nie będzie dotyczył suwerennych decyzji polskiego parlamentu. Bo Polska ma prawo do obrony własnego imienia. To my byliśmy ofiarami II wojny światowej, a nie odwrotnie, bo za chwilę może być tak, że ktoś zacznie pisać, że Polska była II wojnę światową. Dialog Polski i Izraela ma być kontynuowany w trakcie spotkania prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego z ambasador Izraela. Rozmowy odbywają się na prośbę strony izraelskiej. Niemieckie i izraelskie media jednym głosem krytykują polską nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Niemiecki dziennik Die Welt winą za kryzys dyplomatyczny między Warszawą a Jerozolimą obarcza rząd Mateusza Morawieckiego. Gazeta twierdzi, że przeszłość jest przez polskie władze wykorzystywana instrumentalnie. Z drugiej strony niemieccy dziennikarze przekonują, że przed II wojną światową, i tu cytat, antysemityzm był w Polsce dużym problemem. Taki komentarz płynie z gazety, która wcześniej sama używała skandalicznego określenia polskie obozy śmierci. Nie uznaje go ona za przekłamanie, ale efekt niedbalstwa. W podobnym tonie wypowiada się inny dziennik Tageszeitung, który oskarża Polskę o próbę ograniczania badań naukowych nad tematem, tu również cytat, polskiej kolaboracji z nazistami. Powołuje się przy tym na kłamliwą publikację Jana Tomasza Grossa zatytułowaną Sąsiedzi. Rząd PiS jest określany przez dziennik jako narodowo-populistyczny. Krytyczna ocena noweli ustawy o IPN płynie także z mediów w Izraelu. Haaretz, który przypomina heroizm Polaków w okresie II wojny światowej, jednocześnie twierdzi, że Żydzi ukrywali się nie tylko przed nazistami, ale też polskimi sąsiadami. Krytyka noweli ustawy o IPN jest w Izraelu powszechna. Nie brakuje też komentarzy, w których naród polski obarcza się współwiną za Holokaust. Wprowadzenie waluty euro może nastąpić, gdy przeciętne zarobki w Polsce zbliżą się do średniej unijnej. Takie stanowisko przedstawia prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Ekonomiści nie widzą jednak powodu do pośpiechu, wskazując, że sama waluta euro traci poparcie państw Unii Europejskiej. Prowadzenie waluty euro w naszym kraju to temat, który przewija się w dyskusjach od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ostatnio część środowisk politycznych i ekonomicznych wraca do debaty o wprowadzeniu euro. Głos w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej przyznał, że zmiana polskiego złotego na euro nie jest obecnie rozpatrywana. Przystąpienie do strefy euro w najbliższej przyszłości to igranie z ogniem. Jeśli struktura naszej gospodarki, dochód rozporządzalny do dyspozycji mieszkańca będzie bardzo podobny do tego w Holandii, Austrii czy Belgii, to możemy wtedy wrócić do tematu euro. Na początku stycznia grupa ekonomistów, w tym były prezes NBP,
NBP Marek Belka czy były minister finansów w rządzie Donalda Tuska Stanisław Gomułka wystosowali apel do premiera o wznowienie przygotowań Polski do wejścia do strefy euro. Polska powinna wziąć udział w tym procesie, jeśli chce mieć realny wpływ na przyszłość kontynentu, a także jeśli chce na trwałe zakotwiczyć w zachodniej Europie. Przy naszym tranzytowym położeniu geograficznym nie mamy wyboru. Albo w przyszłości będziemy w strefie euro, albo w strefie wpływów Rosji. Takiego stanowiska nie podziela wielu ekonomistów. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha zauważa, że polska gospodarka nie jest gotowa na tak radykalne zmiany. Jeżeli euro zostałoby wprowadzone dziś, w ciągu najbliższych kilku lat, to bez wątpienia przy tej dysproporcji w rozwoju gospodarczym miałoby jednak szkodliwe działanie. A Polska bez unijnej waluty jest w ostatnich latach jednym z najlepiej rozwijających się krajów w Europie. Widać to choćby po zainteresowaniu zagranicznych inwestorów polskim rynkiem. Wprowadzenie waluty euro zmniejszyłoby nasz wpływ na własną gospodarkę, mówi ekonomista dr Mariusz Kękuś. Utracilibyśmy kontrolę nad instytucjami finansowymi. Tą kontrolę trzeba by oddać do Brukseli. Po drugie, nie mielibyśmy możliwości realnego wpływania na gospodarkę przez kurs walutowy i poprzez wpływ na stopy procentowe. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki wskazuje, że obecnie europejska waluta traci poparcie państw członkowskich, m.in. we Włoszech. Strefa euro przeżywa kryzys zarówno ekonomiczny, jak i wiary w tę walutę. Zwracam uwagę, że na strefie euro skorzystały państwa najbogatsze typu Niemcy, przede wszystkim także Holandia, a straciły kraje biedniejsze. Przykładem jest kryzys ekonomiczny w Grecji, która weszła do strefy euro w 2001 roku. Od 2010 roku zdana jest na zagraniczną pomoc finansową, a drastyczne cięcia wydatków budżetowych, recesja i wysokie podatki doprowadziły do spadku dochodów Greków o 1/3. Jednak prędzej czy później Polska będzie musiała przyjąć euro, mówi ekonomista dr Lech Jańczuk. My musimy wejść do strefy euro, bo tak wynika z zapisów traktatowych, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej. I kiedy przyjdzie już ten czas wejścia do strefy euro, to powinniśmy się starać jak najbardziej zdeprecjonować swoją walutę. Krótko mówiąc, im bardziej słabsza byłaby polska złotówka, tym bardziej konkurencyjny byłby polski eksport. Jak przekonuje ekonomista Piotr Nowak, najpierw konieczna jest reforma zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Sam fakt, że Unia Europejska w tej chwili nie spełnia naszych oczekiwań, że Unia Europejska często de facto postrzegana jest przez nas słusznie jako zagrożenie naszych interesów narodowych, powinno nas skłaniać do tego, abyśmy reformowali skutecznie Unię Europejską, a nie powodowali demontaż samej Unii. Według ekspertów Polska może być gotowa na przyjęcie waluty euro za około 25 lat. 29 stycznia 1998 roku do rąk Polaków trafił pierwszy numer naszego dziennika. Pismo, którego powstanie zainspirował dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Od samego początku nasz dziennik odwoływał się do wartości katolickich i narodowych. Dewizą pisma są słowa Veritatis Splendor, blask prawdy. Dokładnie 20 lat temu na polskim rynku pojawiło się nowe pismo codzienne, Nasz Dziennik. Powstało one przy wsparciu Radia Maryja. Wówczas rynek medialny zdominowany był przez media liberalne i lewicowe, zauważa prawnik profesor Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. 20 lat temu Nasz Dziennik był w zasadzie jedynym tytułem na rynku prasowym, który był tytułem całkowicie niezależnym i całkowicie w polskich rękach. Od samego początku redakcja stawia sobie za cel trudne zadanie, mówi redaktor naczelna naszego dziennika Ewa Nowina-Konopka. Zadaniem jest pokazywać rzeczywistość w świetle Bożym, tak? W świetle Bożych prawd. Nie chcemy pokazywać naszego spojrzenia, tylko docierać do prawdy jak najgłębiej i pokazywać naszym czytelnikom te procesy, które decydują o tym, co się dzieje w Polsce czy na świecie, a nie tylko to, co widać z wierzchu. Przez 20 lat Nasz Dziennik, opisując rzeczywistość społeczno-polityczną w Polsce, podejmował tematy najtrudniejsze, dotykające najbardziej bolesnych stron życia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i państwowym. To jest takie medium, które niezależnie od tego, jaka jest koniunktura polityczna, zawsze mówi prawdę o obronie życia i to należy docenić. Broni tej prawdy i o życiu ludzkim, i o tożsamości małżeństwa, i prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi wartościami. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina podkreśla istotną rolę naszego dziennika w ostatniej inicjatywie obrońców życia.
Pismo systematycznie zamieszczało formularze do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Zatrzymaj aborcję. Te karty do ogólnego wyniku 830 tysięcy dały 52 tysiące podpisów czytelników naszego dziennika z całej Polski. Jest to bardzo konkretny wkład w obronę życia nienarodzonych dzieci. Z jednej strony informacja, z drugiej formacja. Pismo redagowane przez redaktor Ewę Nowinę-Konopkę pomaga czytelnikom w kształtowaniu postaw i sumień. Kształtowanie sumień jest to, można powiedzieć, zadanie Kościoła, ale ponieważ my jesteśmy katolikami, więc też się poczuwamy do tego, żeby kształtować sumienia. Zresztą jest to zadanie każdego katolika. Tę formacyjną pracę naszego dziennika dostrzega i docenia ksiądz biskup Ignacy Dec. Jest gazetą, która kieruje się prawdą, wartościami ewangelicznymi, narodowymi, religijnymi. To, co od początku charakteryzowało nasz dziennik i nadal charakteryzuje, to wypełnianie białych plam w najnowszej historii Polski. To zadanie udało się realizować m.in. przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, mówi wiceprezes IPN-u dr Mateusz Szpytma. Od wielu lat razem z naszym dziennikiem publikujemy dodatki do prasy. Wiemy, że one cieszą się ogromnym zainteresowanie. Mamy ciągle sygnały od Państwa, od redakcji naszego dziennika, by kolejne przygotować z Państwem kolejne dodatki historyczne. Historycy podkreślają szczególną rolę naszego dziennika w przybliżaniu historii powojennej, co przez wiele lat było pomijane lub fałszowane w innych mediach. Tu redakcja naszego dziennika ma duże zasługi, zauważa dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki. Poprzez pokazywanie losów żołnierzy podziemia antykomunistycznego, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, nasz dziennik wielu Polakom uzmysłowił, czym było to, co komunistyczna propaganda nazywała wyzwoleniem. To było w rzeczywistości kolejne zniewolenie. Przez te 20 lat ukazało się 6077 numerów pisma. W tym czasie na stolicy Piotrowej zasiadło trzech papieży. W Polsce mieliśmy czterech prezydentów i dziewięciu premierów. Przez te dwie dekady zmienił się świat i zmieniła się Polska, w czym swój udział również miał nasz dziennik. Co by było, gdyby nie było naszego dziennika? Jutro prezydent Andrzej Duda ma podpisać ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Nowe przepisy, które mają obowiązywać od marca, przewidują, że początkowo dwie niedziele w miesiącu będą wolne od handlu. Ograniczenie handlu w niedzielę to inicjatywa Solidarności. Związek przygotował obywatelski projekt ustawy, pod którym podpisało się ponad 300 tysięcy obywateli. Przewidywał on wszystkie niedziele wolne od handlu. Wyjątkiem miały być dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia i jedna przed Wielkanocą. Ale w trakcie burzliwych prac w Sejmie zmieniono te pierwotne propozycje Solidarności. Pełne ograniczenie handlu rozłożono na 3 lata. Od 1 marca tego roku handel będzie dozwolony w dwie niedziele w miesiącu, w pierwszą i ostatnią. W przyszłym handel ma odbywać się tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 roku wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku będą wolne. Ustawa przewiduje też wiele wyjątków. Otóż sprzedaż towarów we wszystkie niedziele będzie możliwa w internecie oraz w aptekach, piekarniach, na dworcach kolejowych i stacjach benzynowych. Tak duża ilość wyjątków może spowodować omijanie prawa przez handlowców. Na przykład przy stacjach benzynowych już powstają sklepy, a przy supermarketach buduje się stacje benzynowe, które będą połączone ze sklepami. Jutro z udziałem przedstawicieli Solidarności prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim podpisze ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z nowym kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W trakcie rozmów uzgodniono, że nastąpią pilne zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Będą także realizowane prace nad nową strategią bezpieczeństwa i usprawnieniem polityki kadrowej w wojsku. W spotkaniu obok prezydenta i ministra Mariusza Błaszczaka uczestniczyli również wiceministrowie obrony narodowej oraz kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dyskusja dotyczyła funkcjonowania sił zbrojnych w kontekście sprawowanego przez prezydenta zwierzchnictwa. Zadeklarowano przeprowadzenie pilnych zmian w systemie kierowania i dowodzenia. Ustalono, że usprawniona zostanie polityka kadrowa armii. Rozpoczną się też prace nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego. Będą ją tworzyć prezydent i rząd. Na początku
początku roku Mariusz Błaszczak zastąpił na stanowisku szefa MON Antoniego Macierewicza. Między Belwederem a byłym ministrem występowały rozbieżności w poglądach dotyczących zmian w funkcjonowaniu systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Minister Macierewicz dążył do zmiany struktury powołanej przez poprzedni rząd z dwoma głównymi dowództwami generalnym i operacyjnym oraz sztabem generalnym w roli naczelnego organu. Ministerstwo i Ośrodek Prezydencki zgadzali się w sprawie przywrócenia odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych. Różnice dotyczyły jednak prerogatyw prezydenta i samej struktury dowódczej. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opowiadało się za stworzeniem połączonego dowództwa koordynującego działania wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych, marynarki i obrony terytorialnej. Resort dążył jednak do powołania Inspektoratu Szkolenia i Dowodzenia. Jego szefa miał mianować minister, podczas gdy dowódców rodzajów sił zbrojnych mianuje prezydent. Brak porozumienia doprowadził m.in. do odłożenia nominacji generalskich przez prezydenta 15 sierpnia i 11 listopada ubiegłego roku, które zgłosił Antoni Macierewicz. Nie milkną echa wyborów prezydenckich w Czechach. Tamtejsza prasa wskazuje, że po wygranej dotychczasowego prezydenta Czesi mogą spodziewać się dalszego zbliżenia z Chinami oraz Rosją. Wybór Milosza Zemana, jak podkreślają eksperci, jest też korzystny z punktu widzenia interesów Polski. To będzie druga i ostatnia kadencja Milosza Zemana na praskim zamku, który jest siedzibą czeskich prezydentów. Toto, mili moi. To moje ostateczne polityczne zwycięstwo. Po nim nie będzie już porażek, bo konstytucja stanowi, że prezydentem można być tylko dwie kadencje, a ja nie zamierzam jej zmieniać. Żadna polityczna porażka. Zwycięstwo Zemana pozytywnie ocenia Tomio Okamura z czeskiej eurosceptycznej partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia. Coraz więcej obywateli Republiki Czeskiej myśli samodzielnie. To oczywiste. Prezydent Zeman, jak my, promuje demokrację bezpośrednią. Jest przeciwny imigrantom i islamistom. Jest patriotą i niestrudzonym bojownikiem, który zwalcza międzynarodowy terroryzm. Brukselski establishment z pewnością wolałby, żeby to nie Milosz Zeman wygrał te wybory, tylko jego rywal Jiří Drahoš. To był szef Akademii Nauk, zwolennik silnych Czech w silnej Unii Europejskiej i NATO, skłonny przyjąć grupę imigrantów zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. W przypadku Zemana, mimo że on oczywiście wywodzi się z lewicy, on dzisiaj zajmuje takie pozycje mocno eurosceptyczne. Mówi politolog profesor Robert Alberski. Część komentatorów podkreśla, że kolejne 5 lat rządów Zemana niczego nie zmieni. Czesi mogą spodziewać się dalszego zbliżenia z Chinami oraz Rosją. Rosyjski dziennik rządowy Rosyjskaja Gazeta, komentując wygraną dotychczasowego prezydenta, przypomina, że jest on zwolennikiem zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Komplementuje też Zemana, pisząc o nim, że jest politycznym zawodnikiem wagi ciężkiej. Co reelekcja czeskiego prezydenta oznacza dla naszego kraju? Przede wszystkim ugruntowanie tej polityki, która jest prowadzona od dłuższego czasu w ramach porozumienia Budapesztu, Pragi, Bratysławy i Warszawy. Mówi politolog dr Aleksander Kozicki. Ekspert podkreśla, że z punktu widzenia Warszawy wybór Czechów jest dobrym wyborem. Ponieważ on stabilizuje linię polityczną słabszych państw, tak zwanej młodej Europy, które mogą przeciwstawiać się tylko dyktatowi państw silniejszych, tak zwanej starej Europy, konsolidując swoje siły. Gdybyśmy mieli zmianę na funkcji prezydenta, moglibyśmy się spodziewać pewnej zmiany narracji. Polska i Czechy mają podobne zdanie w sprawie polityki migracyjnej, nadrzędnej roli państw członkowskich nad polityką brukselską, a także wzmacniania państw regionu środkowoeuropejskiego. To wszystko na teraz. Kolejne informacje dnia tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.